Klocki alternatywne do klocków Lego mają to do siebie, że są. Jedynym, czym nam chcą nas zaskoczyć, to jakby jakością. Wiecie, że nie rozpadają się w rękach, że jakościowo są w miarę okej, ale jeżeli czymś, jakimś buildem nas zaskoczą, opcją budowlaną, ciekawym gadżetem, to jest ich szczyt. Nikt praktycznie nie tutaj jakby nie rzuca się na głęboką wodę zwaną licencją, wiecie, kombinowaniem w ten sposób, a tu nagle, bach, pojawiają się blocki. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, to znaczy nie zrozumcie mnie źle, blocki pojawiły się na rynku już dawno, a ich historia jest dość burzliwa, bo zaczynali faktycznie, można powiedzieć, nieciekawie, od to praktycznie dosłownie podróbek Lego, coraz bardziej idąc w swoją stronę, coraz bardziej idąc w własne zestawy, własne klocki, a dzisiaj właściwie są firmą zupełnie niezależną, zupełnie można powiedzieć alternatywą, pełną gębą, pełnym klocem, ale tak, żeby ktoś miał tutaj licencję, to moi drodzy, naprawdę skrajnie rzadko się w klockach zdarza. I nie mówimy tu oczywiście o Chińczykach, które wiecie, na AliExpress robią Bobów Fettów i wszystko inne, bo robią to nielegalnie. Chodzi mi o firmę, która wykupiła licencję, a taką licencją właśnie jest The Collection, a blocki są właśnie taką firmą, którą tą licencję wykupiły. Na pewno za to ogromny plus. Faktycznie tutaj muszę powiedzieć, bo przy katalogu jeszcze o tym Collection nie wiedziałem, doczytałem, jestem o tyle mądrzejszy. No i moi drodzy, super. I super zapowiada się też ten zestaw. Mówię tu głównie pod kątem, jeżeli ktoś posiada miasto. Warsztaty takie naprawcze to nie jest coś częstego. Nawet w Lego, ale i w klockach alternatywnych. A tu z blocków dostajemy. Jestem ciekawy, jak te tutaj elementy się sprawdzą. Jak to będzie wyglądało. Tutaj macie trochę faktycznie o licencji. No i ten tutaj pan to jest jakby co ten pan. No widać gołym okiem. Jakby ja tu nic wam już nie muszę więcej chyba pokazywać. To wszystko tam jest jasne i widoczne. Tutaj jeszcze opcje, jak fajnie możemy się tym bawić. Oraz zaprezentować innych zestawów, ponieważ właśnie z The Collection mamy tych zestawów całkiem sporo i właściwie mam chyba wszystkie. Tak jest, jak patrzę, to mam wszystkie, moi drodzy. Mam wszystkie, więc jakby zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a jesteście ciekawi tutaj właśnie serii The Collection, czy samych blocków. Chociażby jeżeli jesteście ciekawi samych blocków, mogę was teraz odesłać do niejednej recenzji, ale rzucę wam teraz oczywiście recenzję jedną. Tak jak mówię, blockom się stale przyglądam, bo naprawdę jest to firma, która no, bierze i tutaj działa coraz prężniej, coraz lepiej, zestawy są coraz lepsze. Ostatnio mocno zachwalałem to, że jak zaczęli już kombinować z opcjami bawialnymi i tak dalej. I widzicie, jak ja kombinuję, jestem leniwy, nie chciałbym się po nożyczki, wolę minutę tu szkrować. Nieważne, efekt zero-jedynkowy osiągnięty, paczka otwarta. Ja już to oczywiście otwieram i patrzymy, jak to wygląda. No, firma Blocki, tak jak mówiłem, no wybacz opakowanie, nie chciałem. Firma Blocki rokrocznie się poprawia i można by powiedzieć, że już otwierając karton widzimy to. Spójrzcie, fajne zabezpieczenie, żeby tu było, no proszę, moi drodzy, mega super zabezpieczenie. Przed tym, żeby te klocki uległy jakiemukolwiek tutaj uszkodzeniu, mamy dodatkowy, kurczę, karton. I wiecie, i to jest super, bo to już czuć w tym momencie takim, wiecie, produktem jednak premium, że to nie jest zwykły, zacznijmy od tego, że ten karton już jest gruby, grubszy zdecydowanie niż w Lego, już chroni te klocki super, a tu jeszcze takie zabezpieczenie. Czuć po prostu tym, wiecie, prestiżem jakby, nie? Czujecie się, jak kupując te klocki, jak ci faceci, co jeżdżą tymi super furami chociażby. Mamy tutaj tak, taki blisterek, widzimy już do wyrywania elementów. I będę oczywiście teraz go otwierał, macał klocku, mówił, jaka jest jakość, bo wiemy, że jest dobra, moi drodzy. Co mi się fenomenalnie podoba w blockach, spójrzcie. Lego, patrz i się ucz. Szyby są w osobnych folijkach. Ile razy w historii ja miałem tak, że w Lego wyciągam szybę i już ona jest porysowana na starcie. I no po prostu nerwy takie mnie biorą, że hej, blocki, kurczę, nawet pokazują tu trendy. Separator. Ile ja się nagadałem, moi drodzy, że blocki wymagają separatora. Spójrzcie, kolejny rok w blockach jest separator. Jak ta firma mi imponuje po prostu z roku na rok, to ja nie wierzę. Spójrzcie, po raz kolejny mi zaskoczyli już. Nie, niestety nie naklejkami, bo to niestety zawsze będzie na minus. Zawsze, czy w Lego, czy w innych klockach, dla mnie preferowane będą i najlepsze jednocześnie klocki nadrukowe. Jednakże wiemy, że nawet w najlepszych firmach świata tego nie mamy. Natomiast co mnie zaskoczyło, moi drodzy, prościuteńka instrukcja. Nigdy w życiu nie miałem tak prostej instrukcji. Oczywiście, że w poprzednich blockach też już były zazwyczaj proste, ale gdzieś, wiecie, takie minimalne coś było. A tutaj jest ona
prościutka. Instrukcja budowania też poszła chyba do przodu. Może po prostu jestem tu zafascynowany, jak w tym 2022 ta firma wygląda, a może faktycznie polepszyli jakość, natomiast wydaje mi się, że jest to czytelniejsze zdecydowanie niż było. 39 kroków, jeszcze raz prezentacja. No i tu jeszcze taka uloteczka, tylko to mnie trochę boli, żeby to jeszcze było w tym nadrukowane, a nie jako osobna kartka naklejkowa. Byłoby już w ogóle fenomenalnie. Przypuszczam, że tu może być jakiś inny problem, ale nie do końca będę tu teraz wymyślał i zgadywał. Natomiast naprawdę, póki co otwarliśmy The Collection, same zaskoczenia. A teraz zbuduję zestaw. Dajcie mi minutę 3, w tym czasie obejrzcie reklamy, a ja wracam zaraz z gotowym zestawem, pełny nadziei, że też kilka razy mnie zaskoczy. No i moi drodzy, mamy już zbudowane i gotowy produkt prezentuje się tak, jak tutaj widzicie. I by więcej nie przedłużać, powiem na starcie, kurczę, jest dobrze. Jest kilka popraw. Nie oczywiście dalej wszystko jest perfekcyjne, ale po kolei. Zastanawia mnie w ogóle, kurczę, po co im tutaj piła. No, znacie warsztat, gdzie się piłą naprawia samochody? Takie rzeczy tylko w świecie klockowym czy siekierą. Tak naprawdę trochę żart, bo pokazuję tutaj to bardziej, by pochwalić te elementy. O co mi chodzi pochwalić? Wiecie, takich podróbek, które, kurczę, zawierają, wiecie, same plejty, cztery koła, taki element do tego i kilka plejcików i szyba i macie zestaw. Bawcie się, jest pełno, wystarczy wejść do byle jakiej chińskiej dzielnicy, by znaleźć takich zestawów na kilogramy. Jednakże blocki nie są już absolutnie synonimem chińskich klocków i trzeba o tym pamiętać, to jest normalnie porządna alternatywa, zresztą nie bez powodu, w zeszłym roku zajęła pierwsze miejsce w alternatywach, właśnie w top 7 alternatyw. Dlaczego? No właśnie głównie dlatego, że tu jakościowo jest znacznie lepiej, a ten blisterek, który tu pokazuję, chciałbym mocno zachwalić, bo jest to kolejny dobry krok. Jak wspominałem, takich zestawów prostych jest ogrom. Cztery plejty, kółeczka i szyba. Natomiast zestawów, które mają gadżety, które mają właśnie elementy typu piła, całkiem spoko wykonane, no po prostu takich ze świecą szukać. I to jest to, co też mówiłem z jednym z poprzednich odcinków, poprzednich recenzji, że po prostu blocki zaczynają kombinować w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wchodzą w coraz więcej gadżetów, coraz ciekawsze naklejki, coraz ciekawsze elementy i to mi się po prostu podoba. Niesamowicie i będę to zachwalał i jest to kolejny krok dobry dla właśnie tej firmy. Tutaj spójrzcie, kanister też ma studziki na dole, ma też do chwytania, także pozytywna kombinatoryka, ale jedźmy dalej. Pozytywnie też mam ogromne wrażenie, zmieniają się nam tutaj figureczki. Mamy tutaj oczywiście jednego tego pana na licencji plus drugiego. Same nadruki na buzi moim zdaniem zmieniły się na mega duży plus, ale sam wygląd tych postaciek się zmienił, ręce już wyglądają zdecydowanie korzystniej, generalnie tu wszystko idzie w dobrą stronę. Troszkę mniej podoba mi się tutaj ta pustka z tyłu. Jednak wolałbym, żeby te nogi tutaj z tyłu były zapełnione, ale jest to być może moja prywatna preferencja, a nie większości. Tutaj co jeszcze ciekawe, jak spojrzymy sobie na ręce, widzicie, one są w taki sposób trochę wygięte. To już też, jak się komu podoba, no uważam, że okej, wiecie, no nie wygląda to jakby źle. Natomiast nie są one proste, musicie to brać pod uwagę. Sam zestaw budowało się jak najbardziej okej. Separator po prostu ogromnym jest plusem. Nie do końca kumam kompletnie, po co jest to, ale być może to jest tylko i wyłącznie po to, że muszą się różnić trochę od Lego, dlatego zostało to dodane. Nie mam po prostu, próbowałem, szukałem, ale do czepiania groszków nie mam pojęcia. Fakt faktem, blockom cały czas jeszcze trochę do tej miękkości, lekkości Lego troszkę brakuje. Bez separatora to ja nawet nie wyobrażałem sobie rozmontowywania zestawów. Z separatorem jest już to możliwe, chociaż trzeba faktycznie troszkę więcej siły włożyć niż w najpopularniejszych klockach świata. Jeżeli miałbym zaliczyć jeszcze jakiś tutaj minusik, to troszkę naklejki, ale wiecie, ja nigdy nie będę ich entuzjastą, nigdy nie będę ich zachwalał. Faktycznie troszkę szkoda, że tutaj większość naklejek jest tak, wiecie, z tą otoczką wokół, że to nie jest tylko perfekcyjnie tutaj wokół tego, co ma być, ale jest to przeżoczystość, dzięki czemu musimy faktycznie się mocno nastarać, jak widzicie, mi już nie do końca poszło, by go przykleić idealnie. Ja też gwoli ścisłości nie naklejałem wszystkich naklejek, naklejam się tu, tu i tu, ponieważ po prostu nie chciałem na przykład tu na maskę naklejać dużej naklejki, bo ona by mi już ograniczyła możliwość rozłączenia tych klocków, budowy czegoś innego, ale tu już są prywatne preferencje. Na tym jednakże moje minusy się kończą, a teraz przejdźmy do plusów, bo tych tutaj po prostu jest pełno. Zacznijmy od tego, że
Nawet takie autko, po prostu ono mi się podoba. Nie będę już tu psioczył, że nie ma drzwi, bo to nie jest jakieś, wiecie, wymagane. Ważne, że dach się otwiera, postać w środku jest w stanie sobie usiąść. O, widzimy, tak to wygląda. Jest kierownica, jest ok, jest przestronnie. Jak widzimy, daszek się tutaj zamyka. Coraz lepsze, jeżeli chodzi o build, są te pojazdy. Są spoilery, coraz ciekawiej jest to po prostu budowane. I widać, że tak jak już mówiłem, te blocki z roku na rok robią ten progres. To autko wygląda po prostu ok. Ale to jest najważniejsze, moi drodzy, bo autko autkiem, tak jak mówiłem, wiele zestawów ma autko i się baw. Ale tutaj też otoczkę przede wszystkim, moi drodzy, robi ta robota. I takie detale chociażby jak te pachołki, czy jakby chociaż tutaj ta szafeczka jeszcze na jakieś gadżety tutaj jeżdżąca. Tu, jak widzimy, kółeczka są odzwierciedlone w ten sposób. To jest, w sensie tu jest półeczka oczywiście, a tutaj mamy jakąś diagnostykę i spójrzcie, jak tutaj misternie ta naklejka została dobrze po prostu zrobiona. Nie brakuje tam detali. Super jest ten też podnośnik. Ja miałem początkowo wahanie, czy to w ogóle będzie działać, nie? Jakby, spójrzcie, mamy dwie wajchy i to jest to kombinowanie, o którym mówię. Można było zrobić dwie narty w powietrzu i baw się, człowieku, ale nie. Tutaj coraz większa kombinatoryka, coraz większe wchodzenie w detale i tutaj, jak widzimy, coraz ciekawiej po prostu się dzieje. Miałem wahania, czy to w ogóle wytrzyma, moi drodzy. Bez problemu trzyma ten pojazd i wygląda to po prostu fajnie. Można czerpać zabawę z tego frajdę, z tego zestawu. Ktoś tu może wjechać. Faktycznie teraz tak sobie wyobrażam, żeby tego wózeczka mi brakło, żeby tu mógł wjeżdżać, ale nie będę się czepiał. W Polsce też wózeczków chyba nie mamy, chyba się ręcznie wchodzi. Przynajmniej mój mechanik tak robi. Moi drodzy, spójrzcie, jak to jest fajnie bawialne. Plus jeszcze tutaj ten element, gdzie mamy jeszcze jeden komputerek, kilka kolejnych narzędzi, taki daszek. Po prostu wiecie, chodzi mi o to, że w odróżnieniu od zwykłych innych alternatywnych zestawów, gdzie dostajemy tylko jakąś podstawę i masz i się ciesz, tutaj spójrzcie, dostajemy pełny zestaw, po prostu. Podnośnik, auto, tutaj do diagnozowania auta, plus jeszcze takie coś, dwie figurki, pachołki, troszkę elementów zapasowych. Jest to pełnoprawny zestaw, którym możemy się bawić, którym możemy się cieszyć i naprawdę czerpać z niego pełną frajdę. Cały czas blocki są w mojej topce najlepszych klocków, spokojnie. 9 na 10 cały czas mają, kilka minimalnych detali jeszcze tu do poprawy jest, ale i build idzie w lepszą stronę, gadżety idą w lepszą stronę, ciekawe rozwiązania idą w lepszą stronę, jeszcze minimalnie lepsza jakość tego klocka, by to budowanie było tak naprawdę płynne i przyjemne. To już chyba ostatnie, co blocki powoli mogą robić. Będziemy się, moi drodzy, przyglądać, bo jak pamiętacie, dość dużo mi tych blocków tutaj wpadło w ostatnim czasie. Dostałem paczkę właśnie od firmy Blocki, będę więc je prezentował. Zostańcie więc na tym kanale, by tych zestawów nie przegapić, bo będzie się działo ciekawie, bo przecież będą tu i Duplo, i pociągi, i to w jednym, i, moi drodzy, będzie duże remizy i naprawdę galerie handlowe, wszystko, wszystko, wszystko. Dzięki, że byliście dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych odcinkach. Bye!